Moje doświadczenie, chirurgią refrakcyjną zajmuję się dokładnie od 2006 roku. Część mojej specjalizacji w Frankfurcie nad Menem pozwoliła mi już nauczyć się na klinice uniwersyteckiej chirurgii refrakcyjnej. Po specjalizacji spędziłem jeszcze 3 lata w prywatnej klinice profesora Zeilera. Profesor Zeiler jest pierwszym, który zastosował operację PRK do laserowej korekcji wzroku. Tak samo on wymyślił metodę Wavefront, wymyślił operację crosslinkingu, czyli operację, zabieg utwardzenia rogówki przy stożku rogówki, łączenia operacji refrakcyjnych z crosslinkingiem. I od roku 2012 roku otworzyłem moje kliniki w Wiedniu, jak i w Zurychu. I w tym roku zdecydowałem się też na otwarcie takowej kliniki w Warszawie. Będąc w Szwajcarii, pracowałem w 2 prywatnych klinikach, przede wszystkim chirurgii refrakcyjnej. Tam zdobyłem doświadczenie nie tylko medyczne, ale tak samo doświadczenie w obsługi, w innej jakości obsługi pacjenta, kontroli jakości w medycynie. I dokładnie tę wiedzę chciałbym przekazać pacjentom w mojej klinice Swiss Laser w Warszawie.